Warunki pracy w Polsce, tak przynajmniej twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy, poprawiają się, ale i tak w ostatnich latach wypadkom ulegało u nas blisko 90 tysięcy pracowników rocznie, z czego kilkaset takich przypadków kończyło się śmiercią albo ciężkimi urazami. Najczęściej poszkodowani są pracownicy zakładów, zwłaszcza obsługujący maszyny. Wśród najbardziej narażonych grup zawodowych są też budowlańcy. Inspektorzy wyliczają powody, dla których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, brak nadzoru nad pracownikami, pośpiech, rutyna, wydłużony czas pracy. Do tego szpitala w Sosnowcu trafiają m.in. poszkodowani w wypadkach w kopalniach. Kiedyś jedną z głównych ich przyczyn, jak mówią lekarze, było m.in. nadużywanie alkoholu, co już zostało na szczęście w dużym stopniu wyrugowane. Sprzęt, którym posługują się pracownicy kopalni, ma coraz lepsze zabezpieczenia. Nigdy jednak nie ma stuprocentowej ochrony. Możemy mieć nawet najlepszą maszynę, ale w momencie, kiedy nie będziemy przestrzegać przepisów BHP, czy będziemy działać lekkomyślnie, czy nonszalancko, to niestety te wypadki dalej będą miały miejsce. Co ciekawe, najczęściej ulegają im nie tylko młodzi pracownicy, ale też ci, którzy mają długi staż i wydawałoby się wystarczające doświadczenie, by uchronić się przed wypadkiem. Ich praca charakteryzuje się często rutyną, przeświadczeniem, że wiedzą wszystko, że nic już nie grozi. Co nieraz już kończyło się na szpitalnym łóżku. Paweł Gadomski, Wydarzenia.